Kolejny dzień na tratwie. Słońce właśnie wschodzi. Patrz, jaki piękny mamy wschód słońca. Pięknie. Jak to pięknie wygląda, patrz. Ej, no, to jest niesamowite. To jest pierwszy taki wschód słońca, który, że tak powiem, zobaczymy. Ej, żre ten! Szybko! Ty kurde, frajerze! Bierz się stąd! O, dobra. No, zliczę na to troszkę, ale to trzeba naprawić jakoś. O, naprawiam chyba. Nie tym! Siekiera, ty ubie! Przepraszam. Dobra, bierz te beczki, okej, ja tu biorę te liście. Tu mamy wyspę, lećmy na tą wyspę. Wiesz co, ja mam wiosło, to ja będę wiosłował. Ja płyniemy do tej wyspy. Najgorsze jest to, że mi się kończy wiosło. Czy ty masz coś, czym jesteś w stanie zrobić nowe wiosło? Nie. To mamy lipę. A wy widzowie, jak chcecie więcej odcinków z Rafta, koniecznie łapka w górę i subskrypcja. To jest drugi odcinek z tej serii. Gra nam się naprawdę w tą gierkę przesympatycznie i powiem wam szczerze, że nie mogliśmy się doczekać, aż zaczniemy nagrywać drugi odcinek, bo po prostu przyjemnie nam się w to gra. Ej, tu nie ma w ogóle. A jest. Wiosło, ja mogę zrobić, a nie, brakuje mi 5 plastików mi brakuje. Jakąś paczkę mam. 5 plastików mi brakuje, jaką paczkę masz? Nie, jakąś różę dostałem, potrafisz róża. Nie wiem, o co chodzi. Ej, bo nam w ogóle nie płyną w naszą stronę te beczki wszystkie i tak dalej. Dobra, tam rzucamy, pyk, poszło. Pierwszy hak, okej, okay. Jest, dobra, zaciągnięte. Ej, dobra, gdzie jest ta nasza wyspa? Super. No czemu ty jest zwinięty żagiel? Ty go zwinąłeś. Na pewno nie, o kurde, wypadłem za mapę. Żegnaj. Eee, Kurde, się wystraszyłem. Ej, dobra, to tutaj tak szybko przypłyną, że to jest masakra. Trafimy, pyk, okej, okay. Jest, mam plastik. Dobra, ej, jadę. Rybę mam! Masz rybę? No to fajnie. A, wiedziałem, że to można bez problemu łowić, po prostu się nie znasz. Ale to bez sensu, jak łowić bez przynęty? Jak? Oczywiście, na spławik. No, się nie znasz, po prostu trzeba wędkować. 20 lat wędkowałem na morzu. Ptaki nam między bije. No ale odfrunęły, nie zdążyłem przy. Kolejna ryba, okoń. Dobra, bardzo dobrze. Ja kraftuję sobie wiosło w tym momencie. No co jest, nie mogę. Wiosło, pyk, spójrz. Tam? Mam drugie wiosło. Już teraz biorę wiosło i płynę w tą stronę, bo już teraz starczy mi. Jak z jedzeniem. Dobra, bo już tu pewnie do mnie płynął ten śmietnik. Wiatr w ogóle nie w tą stronę chyba jest. No też mi się wydaje, że płyniemy pod wiatr, bo patrz, w którą stronę fale idą. No, ale musimy tam dopłynąć. Nie, musimy, ta wyspa jest dla nas ważna. No ale już mam to wiosło, więc dopłyniemy teraz już na pewno. A ty zbieraj jakieś rzeczy, które się da. Ty, ja już mam 4 rybki, fajnie, zaraz będziemy mieć pełno jedzenia. No to dobrze. Dało mi się zrobić specjalną skrzynkę na to, żeby mieć na jedzenie tylko, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jedzenie tak szukali. Żebyśmy dobrze wiedzieli, ile mamy, a ile nie mamy. Zrzucam kotwicę zaraz. No już sobie możesz teraz, dawaj teraz. Hoppa, poszła. Jedziemy, hoppa. Płyniemy i teraz tak, czy ten rekin do nas będzie podpływał? O, jest, płynie, patrz! Jaki śmietnik! Ej, co by się stało, gdyby nam ta tratwa teraz odpłynęła? No nie wiem. Dobra, zbieraj stare drewno. No ja zbieram. Ja zbieram to jakieś nasiona. Myślisz, że on będzie atakować tratwę, jak nas na niej nie ma? To jest śmietnik. O, to na pewno. Ej, ciekawe, czy tu da się znaleźć jakieś takie, jak to się nazywa? Takie jaskinie, w których, że ktoś kiedyś mieszkał i tam jakieś potrzebne rzeczy. Czy na takich wyspach może coś takiego być? Ja nie wiem. Tu jest nie dużo wiem. Plastiku. Ja nie jestem zaznajomiony tak z tą grą. Ej, tu jest ozdobna paczka jakaś. Kurde, nie mam miejsca w ekwipunku. Jak, już wszystko, już zapełniłeś całość? Bo skrzynię jakąś znalazłem, wiesz? Wziąłem paczkę, dobra, wziąłem ją. Dobra, lecę, chyba wszystko mamy z tej wyspy, tak mi się wydaje. Nie, tam są arbuzy jeszcze. Gdzie? Na samej górze, ja odkładam właśnie rzeczy. O, tam jest jeszcze drzewo, dobra, ja nie zauważyłem, że tam da się tak wysoko wyjść. Tak. Okej, czyli tu na górze faktycznie, tu jest jakaś beczka. Śmietniku! Ale... Bije nam tam. Śmietniku! Ahoj, przygodo! Dobra, tu. Ozdobna paczka, stary, co to jest? Biorę. Dobra, ja jem ananasa. Co żeś zrobił? To jest jednorazowego użytku kotwica? Nie wiem, co żeś zrobił, ale no... Usunąłem kotwicę. No nie, no tak się tego nie robiło na pewno. Lewym przyciskiem. Ej, dobra, bo mamy lipę z żarciem. Nie mam ziemniaków. No to już się do rybka piecze. Dobra, powiększ to. Musimy mieć większą tratwę tak, żeby tu się przyjemniej nam po prostu robiło. Chodziło. Płyniemy w tamtą stronę, git, czyli płyniemy pod wiatr, czyli ja żeby rozwinę żagiel. Ja sobie zarzucę wędeczkę i będzie dobrze. Ajajaj, bo... myślałem, że zgarnę dwie butle za jednym nie razem. Nie stoimy dobrze szybko, z jedzeniem, musimy. O nie, jakby szybko też... płyniemy. Wow, tu są dwie beczki w jednym. Wow, dwie beczki zgarnąłem. Mam jakąś paczkę dziwną. No, to są te prezenty. Otwieram go i... Potrafisz sofa. To były nowe umiejętności, zbudowanie sofy. Rybę ci tu robię. Ej, możemy zrobić proste łóżko. Mewa, ty śmietniku. Potrzebujemy gwoździe, a gwoździe są potrzebne do zrobienia odpadki, nie mamy odpadków. O, mam odpadki, mam. To możesz porobić gwoździe, żeby zrobić łóżko i wtedy będziemy mogli noc przesypiać. Ja mam to łóżko skraftowane, ale ja tak myślę, wiesz co, bo moglibyśmy zbudować ściany tutaj, proszę. Dobra, ciebie. Dobra, to stary, powiększmy tą tratwę najbardziej, jak to jest możliwe po prostu. Zróbmy tak, z tego tak. Największą tratwę po prostu, jaką się da. O, przed nami coś jest. Czy jesteśmy w stanie zrobić sobie lornetkę? No nie ma.
Nie ma lornetki, ale mamy zegar, moglibyśmy zegar zrobić. O nie, jest totalnie ciemno. Ja jem arbuza. Dobra, czy ty jesteś w stanie zrobić łóżko jeszcze jedno? No chyba tak. Wiesz, jesteśmy mniej efektywni w to nocy. Leż. Dobra, leżę. Okej, okay, fajnie. I dzień. I fajnie, ja jesteśmy dalej w tym samym miejscu. Bo... Dobra, mamy beczkę kolejną. Ej, ten, patrz na prawo, ty odpuszczony rej. No, dlatego mówię właśnie, że tam trzeba popłynąć. Na prawo. Tam jest wyspa jeszcze tam dalej, dobra, no to git. To jest maksymalny rozmiar tej wyspy, jaki będzie, o kurde, na ten nie można moment. Większego zrobić? Można, ale na ten moment większej nie potrzebujemy, nie? Dobra, zaraz będziemy na tej wyspie. Tam są, patrzcie, tu jest skrzynek. Dobra, no, nie mamy kotwicy, to trzeba zrobić szybko. Nie, to nie są. Są górę, jedna skrzynka. No jedna. To teraz będzie tonąć, nie? Tak, bo jak się zabierze skrzynkę, to tonie automatycznie. Dobra, i płyniemy na wyspę. Git, dobra. Fajne rzeczy mam. Sokowirówka! Proste smoothie możemy zrobić, mam przepis na proste smoothie. Proszę, ja dzisiaj bardzo dużo staję. Wow. Ale ściana i co? A będziesz mógł budować dalej poza tą ścianą, czy nie? Tak. No to git, ale mamy sztorm. Ale okno, co jest grane? Ej, dobra, jaka ta gra jest fajna. Okay. Dobra, stary, my musimy ogarnąć ten. Kotwica, my nie mamy... Dobra, no plądru, ja tu będę no to właśnie, ogarniał. No dobra, ja nie mam sprinta, stary, nie mam, ja muszę coś zjeść. A mi też strasznie się chce jeść, o kurde. O nie, dobrze. Ale lipa. Czekaj, ja tu trzeba coś zasadzić? Ja wyrzucam ci ten, nasiona ci tu wyrzucam, patrz, masz to. Teraz dobra, tu my musimy więcej tego żarcia ogarnąć. No iść plądruj, bo my wpadliśmy w taką dziurę, że nie wypłyniemy. O kurcze, ale teraz fala porządu, że myślałem, że nas wypnie stąd. Nie, ja też jestem głodny. Dobra, ja teraz jestem już, ja już mam teraz git, to zamieńmy się, to ja lecę w takim razie. Siekiera mi się drewno, kończy. Drewno. I drewno zbierz. Siekiera mi się kończy. Właśnie mi się makrela już robi. Właśnie zniszczyła mi się siekiera. A sobie jedzonko muszę ogarnąć, dobra, połowie ryby. Dobra. Mewa. Uf. O, dobra, tu jest jakiś krzak. Dobra, biorę tutaj to drzewo. Fajnie, bo z drzewa jest dużo tych desek i... Czemu teraz muszę? Teraz muszę uderzać, a wcześniej mogłem trzymać lewy przycisk myszy, a teraz muszę uderzać. O, dobra, tu. Masa jakiś nasion. Okej, okay, git. Jest git. Tu. Dobra, kolejna palma. Ty, nie mam miejsca w ekwipunku. Potrzebuję drewna. Skończyłam to się ja mam, wędka. To ja mam. Czekaj, wyrzucam tu co mam po prostu, żeby polecić po te dobra. Rzeczy. Leć. To. Dobra, już wszystko zabrałem z tej wyspy, nic tu więcej nie ma. Dobra, wypłyjmy stąd. Ja wypłynę wiosłem. Ej, gdzieś te itemy znikły. No nie mów tak. Czy nie wypadło z tego? W wodzie nie ma. No dobra, trudno. Czemu ty tą kotwicę zniszczyłeś? Pokazało mi tam usuń, no i skąd miałem wiedzieć, że usuń całkowicie? Myślałem, że chodzi, że usuń z wody po prostu. Dobra. Ej, żerę. Nie, bro, ja nie mam znowu... Ja pierdzielę. Ej, zabity! Szybko! Dobra. Ty, a weź... A ty też tu wyleciałeś! O kurde. To nieźle, żeśmy opuścili tratwę, nie? Dobrze, bo najważniejsze, że drugi rekin nie przypłynął. Chociaż pewnie przypłynie zaraz, na pewno. Ale mamy mięsa! Jest jakaś wyspa wielka, stary, na prawo! Kierujemy na prawo. Dobra. Lecimy tam. O kurczę, to jest ogromne! A widzę, no. Dobra, kotwice, szybko, kotwice musimy zrobić. Kamienie i drewno. Masz dość jedzenia? Na razie, no nie, no właśnie, potrzebuję, ale mam trochę, mam mango, mam arbuza, mam kokosa. To co zjedz, no to zjem, jedz. Oj, tu mam, czekaj, bo tutaj mam również kawałek mięsa tego rekina. Umieść surowe mięso rekina, pyk. O, robi mi się. Dobra, zjem se mango, żeby mieć zaspokojony głód chwilowo. Jest ta kotwica. Dwie deski potrzebuję. Strasznie duże rzeczy tu jest. Trzeba je zgarnąć. Tu jest beczka. Skończył mi się hak! O nie, nie mam deski. Potrzebuję deskę jedną. Dobra. Jest paczka jakaś. Otwieram ją. Potrafisz? Stoj jak na drewno. O, jak dobrze. Nowa umiejętność, stoj jak na drewno. O nie, no już jest nowy rekin, nie? Mam, robię sobie hak, pyk. Dobra, mamy nowy hak, jest git. O, mamy kotwicę, fajnie. Jest git. Znowu mu się jeść chce. Zrobi się to mięso, czy nie w końcu? Robi się to powoli. Trzeba skrzynię nam kolejną. Dobra, no właśnie chcę zrobić, bardzo chcę, tylko nie mam z czego, bo nie mam plastików. A nie, czekaj, już mnie będzie stać chyba na zrobienie. Uwaga, czekaj. Patrzę, czy mnie stać już na skrzynkę. Potrzebujemy skrzynię. Potrzebuję jeden odpadek. Mam. A odpadki są w skrzyni. Dobra, tworzę skrzynię. Mam skrzynię nową. Gdzie ją stawiamy? Stawiam tu obok tego wodopoju. Kurczę, ale postawiłem ją fatalnie. Dobra, już ją zostaw. No potem będziemy przemeblowanie robić. Otwieram kolejny prezent. Robi się noc. Bo potrafisz stół. Połóżmy się spać, co? Dawaj, do wyra. Dobra. Jak nam to idzie, świetnie. Jest naprawdę tempo eleganckie. Podoba mi się granie w tego rafcika. Gra mi się w niego cudownie. Ej, dobra, obudziliśmy się z głodu. Dobra, kotwica. Mam rekina tutaj, zjadam go. Dobra, on sporo daje. Daj tam rekina kolejnego, jak masz. Ja se rzucę, no. A buraka rzuciłem, no nie. Też dobrze, bo zaspokoisz jakiś pierwszy głód, dobra. O, chłopie złoty, tu są dziki. Wow! Oh! Dobra, ewakuacja stąd. Ej, co mnie uderzyło? Tu ten pterodaktyl! Serio? Co ty gra, że to nas atakuje? Jesteśmy stary skończeni. Dobra, widzowie, w tym momencie kończymy. Następny odcinek będzie zwiedzania tej wyspy całej, więc do zobaczenia na następnym odcinku z Rafta.